Jaka liczba pokazana jest na poniższym rysunku? Najpierw musimy zastanowić się, co ten rysunek pokazuje, bo nie jest on opisany w żaden szczegółowy sposób. Wiemy tylko z treści zadania, że te kostki przedstawiają liczby. Najprostsza interpretacja mogłaby być na przykład taka, że pojedyncza kostka, taki mały sześcian, to 1, że jeden mały sześcian oznacza liczbę 1. W takim razie wystarczy zliczyć wszystkie te kostki i będziemy wiedzieli, jaka liczba pokazana jest na tym rysunku. Może już też zauważyliście, że im bardziej w lewą stronę rysunku się przesuwamy, tym grupy kostek są większe. Jeżeli jeszcze dokładniej przyjrzymy się wszystkim grupom kostek, to można zauważyć, że całkiem po prawej mamy pojedyncze kostki ułożone jedna na drugiej. Tu mamy taki jeden niższy słupek. Potem mamy kilka słupków równej wysokości. Potem mamy płyty kostkowe, tak moglibyśmy je nazwać czyli kostki ułożone jedna na drugiej, ale też połączone ze sobą takie pojedyncze słupki, tak żeby tworzyły, nazwijmy to, pewnego rodzaju płaszczyznę w cudzysłowie bo to nie jest płaszczyzna, tylko figura przestrzenna czyli bryła. Czyli tu po prawej mamy kostki ułożone w jednym kierunku, w jednym wymiarze ten niższy słupek i te równej wysokości słupki. Ta grupa kostek to kostki ułożone w dwóch wymiarach, jedna na drugiej i takie słupki poskładane w jedną całość, w drugim kierunku, w drugim wymiarze, a w tej trzeciej grupie takie płyty jak te ułożone są obok siebie i złożone w jeszcze większą całość, w trójwymiarową całość, w grania stosłup. No i jeżeli teraz nasze obserwacje uporządkujemy, czyli po pierwsze grupy kostek są coraz większe od prawej do lewej, po drugie, w każdej pojedynczej grupie, znowu od prawej do lewej, kostki układane są z wykorzystaniem coraz większej liczby wymiarów. Tu mamy jeden wymiar, tu mamy dwa, tutaj trzy. Po trzecie, jeżeli zauważymy, że w każdym z trzech wymiarów maksymalna liczba kostek to 10. Ta pierwsza część rysunku jest niepełna. Nie mamy tu dziesiątki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ale tutaj mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tutaj w poziomie też 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I ten trzeci wymiar w głąb rysunku to również 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jeżeli tak, to mi do głowy przychodzi tylko jedna myśl. Na tym rysunku przedstawiona jest jakaś liczba w dziesiętnym systemie pozycyjnym czyli w systemie liczbowym, którego wszyscy używamy na co dzień. Są też, nie wiem czy wiecie, inne systemy liczbowe, ale w tym filmie skupimy się na tym jednym. Ten jednowymiarowy, nazwijmy go niepełny słupek nie ma tu pełnej dziesiątki to jedności. Ta grupa jednowymiarowych, w cudzysłowie słupków, które wszystkie mają wysokość 10 kostek, to dziesiątki. Ta grupa dwuwymiarowych płyt o wysokości równej 10 i szerokości równej 10 to setki. 10 razy 10 to 100. I ostatnia grupa po lewej to bryły o wysokości równej 10 kostek, szerokości równej 10 kostek i głębokości w głąb rysunku, też równej 10 kostek. To są 1000 10 razy 10 razy 10 to 1000. W takim razie, skoro wiemy już, co, które grupy kostek oznaczają, spróbujmy dokładnie określić, jaka liczba pokazana jest na tym rysunku. Jedności mamy 9, już je liczyliśmy. Dalej w grupie dziesiątek mamy 1, 2, 3, 4, 5 słupków po 10, czyli 5 dziesiątek, czyli 50 dalej w lewo w grupie setek mamy dwie płyty o wymiarach 10 na 10 kostek czyli dwie setki czyli 200 dalej w lewo następna pozycja w dziesiętnym systemie pozycyjnym to bryły o wymiarach 10 na 10 na 10 kostek czyli 1000 kostek i są dwie takie bryły czyli 2000 czyli 2000 no, i jeżeli teraz dodamy te wszystkie liczby, to otrzymamy odpowiedź na postawione w zadaniu pytanie. 2200 dodać 200, dodać 50, dodać 9 równa się 2259. Albo inaczej, możemy liczby poszczególnych grup kostek zapisać na odpowiednich miejscach dziesiętnych, czyli dwie bryły po 1000, czyli dwójka na pozycji 1000, dwie płyty po 100. Czyli dwójka na pozycji setek, pięć słupków po 10, czyli piątka na pozycji dziesiątek i na końcu po prawej liczba jedności 9. Na tym rysunku pokazana jest liczba 2259. Zróbmy jeszcze szybko dwa podobne zadania, pójdzie znacznie szybciej, bo wiemy już, co poszczególne grupy kostek oznaczają. Ten pierwszy słupek to jedności, te słupki równej wysokości to dziesiątki, dalej. Jak widać, setek nie widać, czyli nie mamy grupy setek, nie ma tu płyt o wymiarach 10 na 10 kostek. Albo inaczej mówiąc, mamy na pozycji setek 0. Powinna być tu może większa przerwa oznaczająca miejsce na setki. Oznaczmy sobie, że tu w tym wolnym miejscu, w tym pustym miejscu są setki. I zupełnie po lewej tysiące. No to liczymy. Możemy liczyć od prawej do lewej, od lewej do prawej, obojętnie. Zacznijmy może od prawej, od pozycji jedności. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 jedności, czyli 8 dodać 1 2 3 dziesiątki, czyli 30 dodać 0 setek. Możemy to zapisać, chociaż nie musimy, bo to nie zmieni wyniku naszych rozważań. Dodawanie zera nie zmienia wyniku, czyli sumy. I na koniec 1 2 3 3 grupy po 1000, czyli 3000. Dodajemy 3000 dodać 30, dodać 8 to 3038. Albo 3000, trójka na pozycji 1000, 0 setek, czyli 0 na miejscu setek. Tutaj już nie możemy pominąć tego zera, tak jak w dodawaniu. 0 na konkretnej pozycji w systemie pozycyjnym najczęściej ma na tyle ważną rolę do odegrania, że nie możemy powiedzieć, że 0 to nic. Gdybyśmy je pominęli, to w tym przypadku możemy z liczby 3038 zrobić 338, a to nie jest to samo. Trzy dziesiątki, czyli trójka na pozycji dziesiątek i 8 jedności na ostatniej pozycji po prawej stronie, cyfra 8. Ten rysunek przedstawia liczbę 3038. I ostatnie zadanie. Zachęcam Was, oczywiście, jak zawsze, do zatrzymania tego filmu i zastanowienia się samodzielnie nad odpowiedzią. Ok. Możliwe, że potraficie od razu, patrząc na ten rysunek, po prostu powiedzieć, jaka to liczba, ale zróbmy to, zapisując po kolei wszystkie informacje. Tu są jedności, tu są dziesiątki, tu są setki, tutaj są tysiące: 1, 2, 3, 4 jedności. Dodać 1, 2, dziesiątki, 20. Dodać 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 setek. Czyli siedemset dodać jeden tysiąc. tysiąc siedemset dwadzieścia cztery.